Cześć, witamy serdecznie. Dobry lot. Jesteśmy ponownie u pana ikony tego sportu, pana Eugeniusza Derewlanego. Witamy pana Gienka. Witam wszystkich. I teraz podowców. Tak. Koleżanki, kolegów. Koleżanki. I tacy są wśród nas. Kłaniam się nisko. Pan Eugeniusz ma takie trzy trójce, jeśli chodzi o pracę hodowlaną. To są dwie takie trójce. Dwie trójce. Takie. Może nam pan zdradzić tajemnicę tych punktów czołowych, jeśli chodzi o hodowlę. To jest taka dewiza moja. Ja to lubię takie porównania żartobliwe robić. Ja już to kiedyś wspominałem na innych odcinkach filmów, że dzisiaj przyszły takie czasy, że chcąc grać gołębiami dobrze, to hodowca musi zrozumieć i pojąć, co, kiedy i ile gołębiowi dać. Bez przesady. Bez przesady. Bo czy w tą stronę jest niewskazane, żeby z niczym przesadzać. Bo jak się ten hodowca niektóry telepie z jednej skrajności w drugą, to do niczego nie prowadzi. Nie ma tam takiego. No a druga taka moja trójca, oczywiście to jest wszystko żartobliwe. Wiele hodowców się z tego śmieje, albo wręcz tego, ale mówią, że to jest autentyczna prawda z życia wzięta. Druga taka trójca, że z gołębiami, zawodnikami, bo to są zawodnicy. To są sportowe zawody. Bez super zdrowia nie ma super formy. A bez super formy nie ma super wyniku. Ale to wszystko jeszcze musi dotyczyć przyzwoitych gołębi. Gołębi takich zawodników, którzy chcą walczyć, które mają charakter. Pamiętam, jak jeszcze na kursu konferencji kolegium sędziów chodziłem, to świętej pamięci Tomsik, ikona naszego gołębiarskiego sportu, jednocześnie to był świetny taki człowiek, który wielu sędziów tego wychował. Tak. Jednocześnie był wiele kadencji był wiceprezesem FCI w Brukseli. Wspaniały człowiek, no już lata nie żyje, nie? On to zawsze powtarzał. Gołąb, on to tak jeszcze z takim namaszczeniem, gołąb musi być charakter. Tak, mnie to tak nawet śpieszyło kiedyś, bo człowiek był młodszy, mniej doświadczony, ale potem zrozumiałem, w czym jest rzecz. Jak to zrobić, żeby on miał charakter? Tak, no. Ja z zawodnika zrobię, a z tego naszego zawodnika, jeśli chodzi o gołębia, bo tutaj bardzo dobrze powiedział wcześniej tutaj Eugeniusz, że nie traktujmy gołębi jak przedmioty. To są żywe zwierzęta. Stworzenia. Tak. To są żywe stworzenia, tak i człowiek. Człowiek, gołąb to nie cegłówka, to nie przedmiot. Żywe stworzenie. Jeśli się zdecydowaliśmy te gołębie hodować, jesteśmy ich miłośnikami, kochamy te gołębie. Wielu z nas, powiem tak żartobliwie, bo ja się za takiego uważam, należą do ludzi, którzy urodzili się z gołębiem w sercu. No i tak mają. No trzeba się z tym liczyć, że po prostu nie można traktować gołębia jak przedmiot. Tak samo tam a propos tych lotos. Niektóre oddziały, niektórzy działacze, bez względu na pogodę, wydrukowali plan lotów, zatwierdzili. I choćby leciały kamienie z nieba, kładanie gołębi jest. Lot się odbywa. Nie ma przełożenia, nie ma jakiegoś tego. Śmieją się z tych, co przełożą na lepszą pogodę, a potem płaczą i narzekają, że takie straty mają. 2-3 lata chodzą, hodują te gołębie, pilnują, selekcjonują, kupują, finansują. Duże nakłady finansowe z tym się nieraz wiążą. Nie nieraz, ale często. A potem takim jednym, przez głupią jakoś, nie wiem, złe pojęcie, jakieś niewłaściwe pojęcie, podejście do tych zawodów, niszczą dorobek tych hodowców. A gdyby się zastanowili, poczekali, odłożyli, śmieją się także z hodowców niemieckich. Oni zdają sobie z tego sprawę, że przyzwoitego gołębia, jak hodować, to po pierwsze trzeba mieć z czego.
przyzwoity materiał niestety dzisiaj kosztuje. Są ludzie, którzy ogromne pieniądze inwestują w zakup gołębi i tak dalej, a potem jak przyjdzie postępowanie z nimi, nie liczą wszystko się... Wszystko leży. Wszystko leży. W ogóle nie myślą. Ja już nieraz na filmikach powiedziałem, że hodowca to musi być takim człowiekiem, że tak patrzy, myśli i robi. A nie robi bezmyślnie. A czy stosuje może pan Eugeniusz taką metodę, gdzie podchodzi indywidualnie do każdego zawodnika po locie, jeśli chodzi o karmienie, jeśli chodzi o odbudowę? Czyli jest obserwacja i nie wszystkie razem, tylko mocno zindywidualizowane. Kiedyś to robiłem, powiem szczerze, z ręką na sercu. Dzisiaj mi się tak trochę mniej to chce. Tych gołębi trochę jest więcej. Nie chce się. Kiedyś się tak bardziej lubiłem bawić. Bo dziś całościowo ja rzucę. Może to wynika z doświadczenia. Może to wynika... Ja tylko jeden rzut oka, ja wiem, co gołębiom potrzeba. Że coś im brakuje, że coś tego... Tylko to jest jeden rzut oka. Ja jestem w ogóle z natury wzrokowcem. Przyjdę, popatrzę na gołębie tu, tam, jak się zachowują, jak się porusza, jak on wygląda. Już mi to wszystko mówi. Jak byłem mniej doświadczony, zdarzało mi się pracować indywidualnie z gołębiami. To przynosiło niejednokrotnie... Dało efekty. Tak. Miałem takiego cwaniaka, szakal się nazywał, taki pstry Arden. On był w tym pierwszym gołębniku, tam kurczę miał tego. Ja zawsze po oblocie takim treningowym 2-3 orzeszki dawałem. One trenowały, 2-3 orzeszki, nagrodę po tego, tam do tego. Ale on te orzeszki strasznie polubił. I chodził jak rakieta w powietrzu, która kropka naraz urywał się sam z tej grupy. Pionowe lądowanie, wpadł na do gołębnika, pyk, po wszystkich regałach lęgowych, op. Opierniczył te orzeszki, a swoje trzyma i grucha i tak jakby chciał mi powiedzieć, no spróbuj mi tylko ruszyć, to ja ci pokażę. Nie jadł swoich, tylko kochnia się czaił, tak żeby mu tam który chciał to ruszyć. Nieraz do śmiechu mnie to doprowadzało, tak. A jak go chciałem mu tamtego, to bił kura gryzko, dziobał mnie, kura, nie chciał mi dać. Ale to był gołąb, który kiedykolwiek tyle radości sprawił, zawsze tu z kierunku wracał z tego, jak garłacz witał okolice, lądował prosto na wytek. Najgorszy jego konkurs, pamiętam, był w pierwszej 50 oddziału. To był jego najgorszy konkurs. Brał udział tam właśnie w tej wystawie ogólnopolskiej, kiedy się ta hala zawaliła. Cudem jakimś się uratował z tej klatka wystawała, załamała się, bo belka poszła na tym. A już liczyłem się z tym, że go więcej nie zobaczę, a potem się okazało, że jakiś w tym kącie takim, nie, jakoś tam się przykulił, kurczę, tego telewizji zobaczyłem, potem go przywieźli mi tutaj do domu. Jakoś się uratował, no ale już nie żyje, bo to coś się zaczyna, coś się kończy. Przestał płodzić tego, no miał 16 lat, już w ogóle tego. No i w końcu trzymałbym go tego, bo choćby dla samego sentymentu byłby tego, no ale tak jak dzisiaj go karmiłem, był wesoły. Na drugi dzień przychodzą, przy karmiku leży martwy. Nie wiem dlaczego. No skończyła się jego kariera i ten. Panie Eugeniuszu, mamy 2 loty za sobą. I teraz, czy zmienił pan system prowadzenia w tym momencie w zakresie treningu i karmienia, jeśli chodzi o ten sezon? Czy cały czas powtarza pan to, co było? Powiem szczerze, że nie powinno się zmieniać coś, co przynosi efekt przyzwoity. Można wiele rzeczy poprawić. No w tym roku wyjątkowo ten główny gołębnik lotowy, ten większy tutaj, gdzie jest 35 wdowców. O, masz, cwaniak się znalazł. Nauczył się wyskakiwać taki skurcz, bo muszę coś tam, jakąś przeszkodę kurde zrobić. No ale to na marginesie. Po prostu nie potrzebuję tylu młodych. W tym pierwszym gołębniku, gdzie jest 10 wdowców, tam pozwoliłem parom wychować potomstwo. A tutaj na wiosnę puściłem samice tak, na żywioł. One tam, powiedzmy, łączyły się jak chciały i kto z kim chciał. Położyły jajka, tam po 7-8 dni posiedziały na jajka, samiczki odłączyłem. Samczyki siedziały dzień, dwa jeszcze na tych jajkach. Zeszły, wziąłem wiaderko,
Pozbierałem te wszystkie jajka. Pieski miały wyżerkę 2 dni. Dodatek do karmy. No, ale to... Można by to nazwać krótko tak zwane suche wdowieństwo. Bo co ja będę... Co będę wyprowadzał młodych gołębi, tego, tak jak ja tu w woliery mam w rozpłodzie super ptaki, ten parę, mam już blisko 80 młodych, więc po prostu nie potrzebuję tego. W zeszłym roku miałem, nie wiem jakim cudem to się stało, naodkładałem sobie prawie 100 młodych, potem nie miałem co z tym robić, kurczę. Ostro to przegoniłem, kuchnia tego, no ale 10 odpadło, a 90 zostało i dzisiaj mam pełne gołębniki gołębi. A jeśli chodzi, panie Eugeniuszu, o karmienie przed tym pierwszym lotem i przed drugim, to były krótkie dystanse, nie? Wiem, o co chodzi. Na czym tu bazujemy? Raczej na lekkiej karmie. Bez żadnych, z początku, bez żadnych tych dodatków, tych tak zwanych suplementów diety. Bo duży błąd hodowcy robią, ja to zawsze, jak do mnie dzwonią hodowcy, to im to tłumaczę. No nie jeden to może potwierdzić, bo nie jednemu to tłumaczę. Że jest dystans 120-140 km, góra 160, te pierwsze loty, bo do tego oddziały mają, kategoria A. A już w te gołębie naładowali wszystko, co mieli i nakupili po sklepach, po tego. Te gołębie są tak naładowane tymi różnymi rzeczami, jeszcze nie były wymęczone. Tego. Także one tak, idą na lot 120-140 km, jak je zepchnie wiatr, one się zatrzymują na Ukrainie, na Białorusi, na Słowacji. Stamtąd przychodzą telefony. One lecą jak naćpane. Klapki walą do przodu, kuchnia tego. Jak trafi kuchnia po linii, to ładnie wyląduje w szpicy i tak dalej. Ale jak go wiatr lekko gdzieś z tego kursu zepchnie, on idzie jak ten koń, co ma klapki, tylko do przodu, do przodu, do przodu, aż się wykończy. Ja uważam, ja zawsze mówię, nie śpieszcie się z tymi różnymi dodatkami. Na wszystko przyjdzie czas. Co to jest za lot 140 km? To jest taki podlot, można powiedzieć. To nie są prawdziwe zawody. Już tam 250, 350 zaczynają się już takie zawody, gdzie on musi ze siebie coś dać. Czy ładuje pan przed maratonami na z początkiem tygodnia kalorycznie gołębie, a potem pauza? Ja mam swój taki sposób prowadzenia, który się sprawdził u mnie. Nie należy ni stąd, ni zowo nagle gołębie bombardować czymś, co nie miały. Jak się do czegoś wchodzi, jak się coś przewiduje, że już te loty się zbliżają, to jest właśnie ta taktyka taka lotowania. Hodowca musi trochę myśleć tego. Jak się zbliżają te maratony, to już pomału, wcześniej zaczynam po troszeczkę dodawać do karmy te tak zwane gorące nasiona, te oleiste, tego, bo jak się nagle to tego, może czasami zaprotestować, organy wewnętrzne mogą zaprotestować, bo to tak jak u ludzi, jak coś, co się wcześniej nie jadło, nagle się człowiek bez opowiedzenia naje, może po prostu to albo się zwymiotuje, stanie za przeproszeniem i tego. To się odbija, potem organizm zaczyna protestować z gołębiami. Jak się precyzyjnie gołębie chce prowadzić, to właśnie z tym się trzeba liczyć. Że pomału, pomału, pomału. No oczywiście, jak są potem te, zbliżają się te maratony, to wiadomo, że trzeba więcej tej energii, zatankować te baki energetyczne u gołębia. Bo z kolei znowu sporo hodowców, jak nic w tym kierunku nie zrobi, to nieraz jest tak, że gołąb po prostu wyczerpie paliwo z baku, wszystkie 10-15 km przed domem, kuchnia ląduje na podwórzu, nie ma siły podlecić z tego. On był tak ambitny, szedł, paliwo mu się skończyło, amen. Idzie hodowca, podnosi go z ziemi rękami. Czy treningiem możemy tutaj przygotować do takich sytuacji? Trening czyni mistrza, tak mówią, no ale predyspozycja gołębia to jest, bo są gołębie, no, które i wielu hodowców jest takich, że no, specjalizują się w tych sprinterskich lotach kategorii AB. A niekoniecznie te gołębie się sprawdzają w maratonach. Do maratonów. Inny typ wysiłku. Inny ten wysiłku, inne gołębie. To jest tak samo jak ja się śmieję nieraz, żeby taką skalę porównawczą mówię, popatrzcie jak wygląda sprinter w biegach. Na 100-150. Tak, kulturysta. Kulturysta, mięśnie, tu, tego, kurczę, on jak pudzian wygląda, tak. Nie?
Ona miał pokonać ten dystans tego. Ale jak go da maraton puścisz, to on zdechnie w połowie drogi. Natomiast maratończyk jak wygląda? Tak jakby go z obozu właściwie wykopali za bramę. No niektórych. Tak. Ale to jest inne serce, inna jakość muskulatury, inne wytrenowane, inne płuca, wszystko inne. Dlatego mówi się ci starzy gracze tam na zachodzie, co grają na tych dalekich dystansach, no, to są inne gołębie. Do tych tak zwanych królewskich lotów chowają inne gołębie, takie Perpignan, Dax, Barcelona, Pau, Marsil. To są inne gołębie. One potrafią siedzieć w kabinie, jak się nim się poprawi pogoda, 3, 4, 5 dni do tygodnia czasu. Start i potrafią lądować kuchnia, nawet w środku w nocy kuchnia potrafią pojedyncze gołębie. Na zachodzie nazywają je Nachtflieger. To znaczy się nocne lotniki. U Hermesa to było, u Mene i Toch te kuchnia tam się zanotowali takie z tych, ale to są inne gołębie. One troszeczkę dłużej dojrzewają. Nawet jak się do ręki je weźmie, one są raczej takie średniej wielkości. Po specyficznym upierzeniu, skrzydle, muskulaturze. Kto to umie ocenić, bo nie każdy umie ocenić jakość muskulatury, ale to jest inny troszkę gołąb. Bo te sprintery to są takie kuchnia, te fibryle mięśni, jak się go weźmie, to się słyszy... Czuje się. Tak, i się czuje, jak one grają. Tak jak struny kuchnia tego, nie? Skrzydło takie, jak się rozciąga skrzydło takiego sprintera, to się rozciąga czas z powrotem, jak z karabina. A taki ten ton. Mięciutki, tego, muskulatura taka, ja to zawsze mówię, jak dętka rowerowa napompowana. A skrzydełko to na paluszkach kuchnia rozkłada, miękkie, elastyczne. To jest tak jak ten biegacz właśnie maratończyk, on taki, jego ruchy są takie jak u kota tego. Sprinter to jest taki naładowany kuchnia, że wybuchnie, no może start, meta, koniec. I też ma pan u siebie w hodowli takie... takich zawodników. I teraz, czy pan bardziej tutaj ich ukierunkowuje też na sprint i na maraton? Czy w tym roku wszyscy lecą? Na razie lecą jeszcze. Potem jeszcze wstrzymam. Mam takich kilku zawodników, szykuję kategorię tam właśnie tą C i maraton. Mam takie paru zawodników przygotowanych, 2-3 latki. Na razie jeszcze muszą, jeszcze tego, bo to sezon się zaczął. Ten kontakt z kabiną, to jest, traktuję ich wyczyn jako taki na razie, jako taki... Adaptacja, trening i tak dalej, i tak dalej. Wyzbycie się tego stresu transportowego, bo to jest ważne, nie? Także on potem się już przyzwyczaja do tego i nie ma problemu. Ale mam... W tym roku postanowiłem, bo zaraz powiem o tym. Mam około 22-23 takie gołąbki, które wychowałem w zeszłym roku po parach, taki typowo dalekodystansowy. A w grę wchodzą te moja stara linia tych Ardenów, ta linia Marco Polo Doli, tego Szakala, Zadry. Ale w grę wchodzą gołębie tam jeszcze od Hermesa i od Emila Denysa. Także od Willemsa. Te gołębie ze sobą są łączone. Zaznaczyłem je specjalnie podwójnymi takimi znacznikami na nodze. I postanowiłem je nie angażować jako roczniaki. Chcę im dać po prostu czas na dojrzenie do 2 lat. W przyszłym roku ostro z nimi ruszę. Bo paru hodowców, którzy ode mnie brali z tych gołębi w Polsce, ja im o tym powiedziałem. Im mówiłem, ale sam przestałem tak robić. Powiem szczerze. Ja mówię, nie śpieszcie się z tymi gołębiami, tego te gołębie wam się oddzięczą. Kilka lat będziecie z nich się cieszyć, będą wam radość przynosić. One na młode loty cudów nie pokażą żadnych. To nie są gołębie od razu, to są później dojrzewane, lecą, bo lecą, ale to nie są już tego. I ci hodowcy, którzy posłuchali mnie, wychowali fantastyczne gołębie. Nie do pokonania. I to przez 3-4 lata pod rząd mówi, no nie, no, gołębie nie do pobicia. No, ja też owego czasu miałem, ta moja słynna trójka muszkieterów owego czasu. No, paru takich samczyków, samiczek. Jak obserwowałem je, to widziałem, że to są przyszli zawodnicy. I zrobiłem, pamiętam jak gdzieś, w młodych lotach one 3 razy do kosza były włożyły, dałem im spokój. Dałem im spokój. Jako roczne, 4-5 razy do kabiny poszły, znowu im dałem spokój. Ale jako 2-latki, jak ruszyły, to wiele z tych gołębi latały 4-5 sezonów pod rząd, robiły 2-cyfrowe.
Nawet miałem dwie samiczki samczyka, które 6 lat pod rząd, rok po roku, minimum robiły w sezonie 11 konkursów. 12, 13, 14, 15 i 16. Miałem zwycięzców sezonów, którzy jedyne były niepowtarzalne. No, ten mój słynny perukarz, samuraj. A potem ta była słynna moja Jola, Madonna. No, były niesamowite gołębie. No, takie gołębie nie rodzą się tak na co dzień. To są okazy. Takie, ja to zawsze mówię do hodowców. Takie gołębie nie rodzą się na kamieniu. Przeselekcjonuje się nieraz kuchnia 100, 200 gołębi, bo tam jeden się znajdzie taki. To są, dlatego to są asy, super asy, super kraki. Powiem jako ciekawostkę, owego czasu będąc w Niemczech, a soku poszedł. Będąc w Niemczech, byłem w takim środowisku hodowców, bo to zaraz jak tak kiedyś jeszcze tam hodowca tutaj za tej żelaznej kurtyny przyjechał, to się zaraz zrobił taki kolleber gołębiarski. No i zaraz ble, ble, ble na te różne tematy. Ja tam po niemiecku tam o tyle, o ile. Rozumiem tam komunikatywnie troszkę, ale kuzyn mi tam tłumaczył wiele tego. No i naraz tam któryś mówi, że owego czasu Jansenowie byli na fali. A o nich dużo pisał Pidewer świętej pamięci. No i któryś tam z tych hodowców mówi, że to przeczytał, że jeden z Jansenów wypowiedział się tak, że jak oni wychowali dla siebie około 100 młodych, i z tych 100 młodych, oni nigdy dla siebie 100 młodych nie zostawiali, ale oni wzięli taką proporcję porównawczą. Jeśli 100 młodych sobie zostawili, a z tych 100 młodych udało im się wychować 2-3 super asy, super kraki, to oni twierdzili, że to był dla nich nadzwyczaj udany sezon lęgowy. A ja tak słucham, nie? Ja tak mówię, a trochę im tam mówię, namieszam kurwa tym tego. Ja mówię, w takim razie jestem lepszy od Jansenu. Szok, taki mały, konsternacja. Jak to? Ja mówię, no ja sobie zostawiam 70 młodych, a udało mi się 70 młodych wychować na przykład 15 superasów. Ja mówię, to chyba lepszy jest. Statystyka bardzo dobra. Proste. Matematyka to jest nauka ścisła, nie? Tak. Sama za siebie mówi. No kurczę, nie chcieli mi wierzyć. Ja mówię, mogę wam to udowodnić. No i to nie tam jakieś takie tego, że i te gołębie, nie, że tam w jednym roku poleciały już, a z Niemiec już tam więcej już siedział, bo leży. Te gołębie u mnie latały 3, 4, 5, 6 sezonów, robiły dwucyfrowe. No. A panie Eugeniuszu, jeśli chodzi właśnie o karmę w okresie przygotowania do sprintu, a do maratonu, to z jakich składników tutaj by pan polecał? Na czym się skupić? W sprincie, a w maratonie? Generalnie, żeby większość hodowców zrozumiała, to nieraz już wyrażałem na ten temat tego. Mówię to jeszcze raz i to powtórzę. Na takie loty krótkie, karma lekka, tak zwana z przewagą karmy węglowodanowej. Bo węglowodany to jest ta energia szybka. Szybka, która po prostu szybciej się spala tego. Ale maratony rządzą się innymi prawami. Tam już trzeba bak trochę załadować już, jak się to mówi, tam już musi, w grę wchodzą już dodatki takie tłuszczowe bardziej, jak ostropest, powiedzmy ten len, słonecznik uskany, orzeszki ziemne, zależy kto tam co, konopi, trochę tego, już więcej tego wprowadzać tego. No bo nie ma sensu na takie krótkie loty ładować do karmy te dodatki, bo to są niepotrzebne. Raz, że niepotrzebne, po drugie więcej złego niż dobrego mogą na takich lotach. Czyli jeśli chodzi o tłuszcze, poleca pan bardziej węglowodanową taką tego. Co się dotyczy karm, już nieraz się na ten temat wypowiadałem. Ja chciałbym jakąś tam firmę strasznie tam reklamować i tak dalej. Dzisiaj ja uważam osobiście, że dzisiaj wytwórcy karmy, którzy się chcą liczyć na rynku, starają się robić wszystko, żeby ta karma była jak najlepszej jakości. Bo hodowca nie jest głupkiem. On raz kupi, jest tak zwane, ja to mówię zawsze hodowcom, badanie organoleptyczne. Powiedz, niech ci worek otworzy. Wsadź rękę. Powąchaj. Popatrz.
To jest ta zasada badania organoleptycznego. Jeśli on ładnie pachnie jak zboże, jak orzeszki, ładnie wygląda, jest to dobra karma. No, jak się chce tak daleko posunąć, to można by zrobić tak, jak owego czasu Hermes nawet robił. Ziarna, jakie występowały w mieszankach, doprowadza do kiełkowania. Im więcej wykiełkuje ziaren, tym ta karma jest żywa. Ja kiedyś owego czasu mówiłem o tak zwanej karmie martwej, która była suszona przy pomocy temperatury i tych. Taka karma już nie wykiełkuje. One spaszą jako taką. Tak, tak. Dlatego, ale ja to nazywałem karma martwa. Karma, która ma zdolności do kiełkowania, do życia, to ja mówiłem tak umownie, że to karma żywa. I raczej taką karmę tego. Dzisiaj wszystkie karmy są dobre, bo w tych karmach jest od 20 do 30 składników. Gołębiowi to zupełnie wystarcza. Tym bardziej, że jest mnóstwo różnego rodzaju suplementów diety. Jak za dużo temu gołębiowi się napakuje, to przez podawanie tych różnych dodatków, tych tak zwanych, w cudzysłowie, suplementów diety, gołębie przestają, organizm gołębia, wykorzystywać dokładnie to, co znajduje się w tej mieszance karm. To znaczy w tych zbożach, nasionach i tak dalej. Bo organizm się przestawił na to szybką taką, to co jest w tych suplementach podane. A co, ja to zawsze mówię, co za dużo, to i świnia nie chce. Hodowcy już przesadzają, już nie wiedzą. Ja wiem, że to wynika może z jakiejś takiej miłości do gołębi, z tej chęci do zdobywania tych, ale to się robi więcej złego niż dobrego u gołębi. Organizm zaczyna protestować. Bo to też zależy, jak rozmawialiśmy wcześniej, to jeśli zależy komuś na celu, że on chce przez 2 lata być w czubie i pozbyć potem, się, i potem, to jest dla niego metoda. Tak, a ten, kto chce on z miłości do zwierząt, tak, to będzie pilnował. Ja mówię tak, jak się tak szybko chce z tego gołębia wycisnąć jak sok z cytryny, to on cieszy hodowcę rok, dwa. Ale jak się ma odrobinę cierpliwości i się postępuje w taki sposób, jak wcześniej wspomniałem, on potrafi ten gołąb 4-5 lat cieszyć. Nie rok, nie dwa, ale 4-5 lat. I człowiek na niego patrzy, tyle radości przyniesie kównia tego, jeszcze potem jest zdolny do rozmnażania dalszego, a te gołębie takie, które są wyciskane z tych żywotnych, tych swoich tych, to one się nawet do rozpłodu wiele nie nadają. A potem mnóstwo odpadów się rodzi. Tak. To są gołębie wykończone. To są gołębie tak wyeksploatowane, tak chemią zniszczone, one mają zniszczony układ immunologiczny nawet. Bo te gołębie ładuje się tam różnego rodzaju antybiotyki, środki, jakieś tam, tego. I to nawet potomstwo po takich gołębiach to potem co chwila, bo mi mówią hodowcy, mówię, no wie pan, no z jednej choroby kuchnia wychodzi te młode, które w drugą wchodzą. Mówię tak, ale dużo tam z tych hodowców niemieckich, jak przywożą tam z Niemiec tego, oni tak kochają tam się w tych antybiotykach i tak dalej, i tak dalej. I przywożą to tutaj. Jak te gołębie z Niemiec przyjdą na tak zwane normalne gołębniki i nie dostaną tego, co one tam dostawały. Bo to oczywiście nie u wszystkich tak można powiedzieć, wiadoma sprawa. Jak one tutaj na tych polskich gołębnikach nie dostaną tego, co one tam, to niektórzy mi mówią, mój 20 młodych przywiózł, mój z tego, mój 2 się ostały, mówi tego. To chorowało, mówi, nosy zasmarkane, oczy załzawione. Wyleczył z jednego, za 2-3-4 dni patrzy w drugie, które spadło. Jak nie tego, to już skrzydła, to znowu jakaś ornitoza, to jakiś, no mówię, jakiś adeno, mówi. Nieraz mnie pytają, co tego? A co ja daję do tego? Ja moimi gołębie nie chorują. Ja mówię, u mnie kuchnia, antybiotyki kuchnia, rosną tutaj pod płotem, kuchnia pokrzywa tego, różne zioła. Ja idę, kurczę, zbieram. Mógłbym pokazać, która w wodzie jest, która biorę garść pokrzywy, niszka lekarskiego. Mniszek lekarski tak na marginesie jest bardzo dobry na wydolność. Oczywiście. Bluszczyk kurdybanek, jeszcze inne mięty tam mam z tyłu, takie tego wszystkiego po trochę robię, co tego wkładam do pojnika, zalewam to wodą, nie gotuję. I gołębi piją. Moje gołębie nie chorują. I zawsze podkreślam tak, jak ja o gołębi chodzę. Bo to jest hodowla w końcu, nie? Sami się nazywamy hodowcami, więc mamy hodowlę.
jeśli 99,9% gołębi jest w idealnym stanie, a jedna sztuka nie poddaje się twojej woli, usuń to, bo to się do niczego nie nadaje. Choćby to było po złotych gołębiach najlepszych na świecie. To się do nie nadaje ani do rozpłodu, ani do lotu. To jest odpad. To jest odpad, a odpad istnieje zawsze. W każdej hodowli. Porównuję to do hodowli na przykład rolników, którzy mają krowy wysoko takie mleczne. Jak on tam jałowice zacieli, one po wycieleniu mleka daje tyle co koza, no to co on z nią robi? Kieruje ją do rzeźni na kiełbasę. No co się będziemy oszukiwać? On szuka wydajnych krów. Jak najbardziej, jak najwięcej mleka tego, bo on w tym kierunku gospodarstwo... Taki jest jego cel. No. Jego cel taki jest. Tak samo jak to będzie sztuka opasowa, te mięsne. Jak ona nie będzie tu na siebie nabierała mięśni i tak dalej, wagi i tak dalej, będzie taka jak szczapa, jak koza, no to co z nią robi? To jest odpad. Ani do rozpłodu się nie wdadą. W najgorszym wypadku na karmę dla psów. Taka jest rzeczywistość. Może się to komuś nie podobać, ale to tak wszystko funkcjonuje i tak to się kręci na tym Bożym świecie. Niech się niektórzy nie oszukują tam, inaczej się nie da. Jeśli chodzi, panie Eugeniuszu, jeszcze o sprawę związaną właśnie z takimi elementami, jak wyczuć zawodnika, który będzie lepszy do sprintu, a lepszy do maratonu. Ma pan na to jakieś sposoby? Sposoby, no, gotowej recepty na to nie mam, bo jakbym ją miał, to bym prawdopodobnie był bardzo bogatym człowiekiem. Powiem tak pół żartem, bo serio. Natomiast ja owego czasu, lata wstecz, jeszcze chodziłem do zarządu głównego na kursy właśnie, no, kolegium sędziów, 3 lata. I tam między innymi wspomniany już świętej pamięci Tomsik nauczył mnie rozpoznawanie muskulatury. Ja na przykład w prawej ręce to mogę kurnia tam walić, kurnia deski rozbijać, ale w lewej ręce czuję jak fibryle pracują. Opuszki mam tak dokładne. Inna jest muskulatura u gołębia sprintera, a inna jest muskulatura u gołębia takiego maratończyka. Jak te różnice wyczuć przy dotyku? Jak wyczuć? Właśnie trzeba umieć to wyczuć. Nie każdy to umie. Dużo ludzi jest takich, że daj mu łopatę, daj mu siekierę, no to on tam będzie jechał. Będzie jechał. Ale jak mu powiesz finezyjnie podejść do tego, zastanów się, skoncentruj się, pomyśl. Nie każdy się z tym rodzi. Bo zatem skrzydło u maratończyka jest miękkie, elastyczne. Ten dekalaż, ostatnie 4 lotki, te tak zwane uderzeniowe, to są takie jak u sokoła. To jest specjalna już sylwetka tego. Kościec. Jak się maratończyka weźmie on w ręce, tak się czuje, jakby on był bardziej taki elastyczny, jakby był z gumy jakiś taki skurczybyk.